Ekscytacja obrazu Matki Bożej w tajemnicy niepokalanego poczęcia jest prowadzona w wielu krajach na świecie dla uhonorowania Matki Bożej, która zajmuje centralne miejsce w życiu każdego chrześcijanina, a więc również naszej wspólnoty parafialnej, członków Zakładu Rycerzy Kolumba. Pierwsza katedra w Ameryce Północnej na północ od Meksyku była pod wezwaniem niepokalanego poczęcia, a biskupi Stanów Zjednoczonych ogłosili Maryję noszącą tytuł niepokalanego poczęcia patronką narodu. Obraz Matki Bożej, wokół którego skupia się teraz nasza modlitwa, jest rezolucją obrazu, który znajduje się w bazylice katedralnej Notre-Dame w Kanadzie. Został on namalowany w 1925 roku przez siostrę Charytkę Marię Popiół-Karycką. Na miejsce 18-wiecznego obrazu, który spłonął podczas pożaru katedry w 1922 roku. Podczas inauguracji pielgrzymki obrazu po świecie prymas Kanady powiedział do zebrania: niech Matka Boża towarzyszy naszemu Kościołowi i wszystkim członkom Zakonu Rycerzy Kolumba na całym świecie. Jak ona, chcemy otworzyć się na Ducha Świętego i być gotowi, by realizować Boży plan w dzisiejszym świecie. Idąc za przykładem Najświętszej Panny, chcemy z pośpiechem wyruszyć, by nieść dobrą nowinę Ewangelii całemu światu, który potrzebuje nadziei i prawdy oraz miłości Jezusa Chrystusa. Obecny obraz w naszej świątyni został poświęcony w imieniu papieża Franciszka Święto Świętych Piotra i Pawła 29 czerwca 2013 roku. Dlatego teraz wsłuchajmy się w słowa papieża Franciszka w jego rozważaniu o Maryi Niepokalanie Poczęte. Niepokalana dziewicą, ona stawia się za nami w niebie jako dobra matka, która strzeże swoich dzieci. Niech Maryja poprzez swoje życie uczy nas, co znaczy być uczniem, misjonarzem. Za każdym razem, kiedy odmawiamy Panią Pańską, wspominamy wydarzenie, które nas zawsze zmieniło w historii ludzkości. Kiedy Anioł Gabriel zwiastował Maryi, że zostanie Matką Jezusa, Zbawiciela, ona, nie rozumiejąc nawet pełnego znaczenia tego powołania, zaufała Bogu i odpowiedziała: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. A co zrobiła zaraz potem? Otrzymawszy łaskę bycia Matką Słowa Wcielonego, nie zatrzymała tego daru dla siebie. Poczuła się odpowiedzialna i wyruszyła. Wyszła ze swojego domu i udała się z pośpiechem, aby wesprzeć swoją krewną Elżbietę, która potrzebowała pomocy. Uczyniła gest miłości, miłosierdzia, konkretnej służby, niosąc Jezusa, którego miała w swojej dłoni, a uczyniła go pośpiesznie. Oto, drodzy przyjaciele, nasze słowa. Ta, która otrzymała od Boga najcenniejszy dar, w pierwszym odruchu odpowiadając na niego, wyrusza w drogę, aby służyć i nieść Jezusa. Prośmy Matkę Bożą, aby pomagała również nam dawać radość Chrystusa członkom naszych rodzin, naszym kolegom, przyjaciołom, wszystkim. Nigdy nie bójcie się tych wielu duszni względem Chrystusa. To się opłaca. Wychodzić i iść odważnie i z wielką dusznością, aby każdy człowiek mógł spotkać Pana. Najświętsza Maryjo Panno, niepokalanie poczęte, Matko z Kanady, witamy Cię na ziemi zagłębiowskiej, witamy Cię w Sosnowcu. Dziewico Święta, witam Cię w imieniu Rycerzy Kolumba, duchowieństwa,
oraz mieszkańców naszego miasta. Prosimy Cię, Dziewica Niepokalana, abyś z tego miejsca podczas naszych próśb i modlitw okazała nam swoją łaskawość i litość. Maryjo, miej w dniach Twego pobytu w naszym mieście i w naszych parafiach polecamy król Twojej troskliwości, naszą pracę, nasze radości, cierpienia, bólu i całe nasze życie. Chcemy być całkowicie Twoimi i z Tobą iść drogą doskonałej wierności wobec Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. Prowadź nas zawsze miłości za rękę. Dziewicu Sklepec, w modlitwach naszych polecam Ci będziemy kapłanów, siostry zakonne, nasze rodziny i nas samych. Matko Święta, przyjmij nasze modlitwy za dzieci poczęte i nienarodzone. Udziel nam łaski miłości i szacunku dla budującego się dzieci. Niech je przyjmiemy z taką samą miłością, jaką Ty poczęłaś w swoim łonie Syna Bożego. Nadzieja nasza, wejrzyj na nas litościwie, naucz nas dążyć do Jezusa, a jeśli upadamy, pomóż nam powstać i wrócić do Niego. Najświętsza Maryjo, Panna Niepokalana, witamy Cię. Dziewico Święta,